Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prezentuje specjalność Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych na kierunku elektrotechnika. Prezentacja przedmiotów. Sensoryka samochodowa. Sensoryka samochodowa jest przedmiotem prowadzonym na drugim semestrze studiów i składa się z wykładu oraz zajęć laboratoryjnych. W ramach zajęć studenci poznają budowę, zasadę działania oraz właściwości sensorów stosowanych w nowoczesnych pojazdach samochodowych. Przy tej okazji dowiadują się również, jak działają systemy korzystające z sensorów, takie jak systemy bezpieczeństwa ABS i ESP czy ADAS. Zajęcia odbywają się w nowym laboratorium. Dzięki temu studenci mogą w praktyce przetestować i zbadać działanie czujników stosowanych w branży automotive. Dzięki współpracy z firmą FFV w 2018 roku zajęcia zostały wzbogacone o dwa nowe ćwiczenia – V2X i stereowizję. Tematyka tych ćwiczeń wychodzi naprzeciw trendom rozwojowym w motoryzacji. V2X to podstawa koncepcji komunikacji pomiędzy pojazdami oraz pojazdami i infrastrukturą. Stereowizja pozwala natomiast na zbudowanie obrazu 3D wokół pojazdu na podstawie obrazu z kamer. Obydwie technologie będą podstawą działania autonomicznego pojazdu przyszłości. Na zajęciach z sensoryki samochodowej poruszana jest również tematyka czujników radarowych oraz systemów aktywnego wspomagania kierowcy, np. ACC.